Często graliśmy w piłkę, Platforma minęła ale się nigdy z przed meczem nie Poznaniem. ustalaliśmy wyników. I zdarzało nam się grać do jednej bramki, ale liczyliśmy te bramki, kto strzelił, więc nie było żadnych Florek. wątpliwości. Natomiast tutaj możemy powiedzieć jasno z góry, że wynik mamy już przed meczem ustalony. Czyli wynik jest pewny 3-2. Sędzia jest ustalony. Nie ulega żadnej wątpliwości. Kartki czerwone zostały rozdane. Pan marszałek Borusewicz wyczytał nazwiska. Niektórzy dostali kartki żółte, jedną albo dwie. No, jak dwie, to już uważaj, bo czas na ciebie w takim razie. Czyli kartki zostały też rozdane. Więc co tu można w takiej sytuacji jeszcze, proszę Państwa, dodać? Chciałbym powiedzieć, że ja słucham Państwa. Słucham, na przykład ostatnio słuchałem panią minister Kempę, która tu była obecna. Pani minister Kempa mówiła, że, to już wielokrotnie słyszałem, że trzeba czytać ze zrozumieniem. Więc ja też wziąłem tę ustawę i mówię, trzeba czytać ze zrozumieniem. Więc czytam pierwszą poprawkę, którą będę chciał zgłosić. Państwa, artykuł 3. W skład Rady wchodzi 5 członków, z których 3 wybiera Sejm, a 2 członków powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Czytam to ze zrozumieniem. Oczywiście się z tym nie zgadzam, jestem przekonany, że wszyscy Państwo senatorowie się z tym nie zgadzacie. Równo z opozycji, jak i Państwo. Że musimy mieć reprezentant, musimy też mieć tą możliwość wybrania członka przez Senat. I to moim zdaniem nie powinno być żadnych wątpliwości co do tego. I jestem przekonany, że Państwo tą poprawkę poprzecie. Proszę Państwa, druga sprawa. Pani senator Borys Damińska już o tym wspominała tutaj, że o tych członkach, o tym wybraniu. Natomiast chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. Tam była też mowa o pełnieniu mandatu przez posła i senatora. Oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości, że w takim upolitycznieniu, jakie następuje, nie powinno być zapis, powinien być tam zapis, że ani senator, ani poseł nie powinien pełnić tej roli. I to jest druga poprawka, którą składam w artykule 5. To samo, Anastasia. No jeszcze trzecia. To samo. W artykule 11. Co było, to gotuje. Chodziło, tam jest, że Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. I ja znowu słucham. Tak, jestem na tej sali i lubię słuchać. Siedzę często i słucham, co Państwo mówicie. No i słuchałem, jak Państwo mówiliście, jak debatowaliśmy o Trybunale Konstytucyjnym. Tak, chciałam się iść, dobra. Wczoraj poszło z nim. Pamiętacie Państwo tę dyskusję o Trybunale Konstytucyjnym? Ja zgłaszam poprawkę, proszę Państwa, żeby podejmować uchwałę z większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków. I myślę, że Państwo się tym zgadzacie, że to jest słuszna poprawka, żeby 2/3 wybierało, a nie jeden. A nie zwykłą większością, czy tam bezwzględną większością, jak to było zapisane. Więc zgłaszam, panie marszałku, te 3 dobrze ważne poprawki. Dziękuję, panie senatorze. Liczę na wsparcie ze strony państwa senatorów w czasie głosowania. Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię Jackowskiego. Córkę brata, najmłodsza córka brata. Brat miał 3 dzieci i najmłodsza nazywa się Ela. I wyszła za mąż i urodziła 2 dzieci, Asię i Sebastian. Proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, mnie się bardzo podoba. A jej się... Rozumiem, ze zdumieniem. Nie, a jej się nie podobało, to tu Sebastian. W obronie niezależności mężów, to wolności, pluralizmu, demokracji. I zadaję sobie sobie pytanie. I kto to mówi? Patrz, jak nas Kaśka urządziła. Przeczytam teraz listę osób, dziennikarzy, wobec których służby w czasach rządu Platformy Obywatelskiej wykonywały czynności operacyjno-rozpoznawcze. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, redaktor Frej Grażyna, redaktor Gabriel Piotr,
redaktor Garga Sanita, redaktor Gmyś Cezary. Redaktor Gociek Piotr, redaktor Gursztyn Piotr, redaktor Jerzy Jachowicz, redaktor Jarosław Jakimczyk, redaktor Piotr Jakubski, redaktor Igor Jankę, redaktor Jarosław Kałucki, redaktor Patrycja Kotecka, redaktor Michał Karnowski, redaktor Sylwester Latkowski, redaktor Michał Lisiecki, redaktor Karol Mamys, redaktor Michał Majewski, redaktor Robert Mazurek, redaktor Piotr Misztor, redaktor Eliza Olczyk, redaktor Leszek Pietrzak, redaktor Paweł Reszka, redaktor Marcin Rybak, redaktor Piotr Skwieciński, redaktor Aneta Stabryła, redaktor Mariusz Staniszewski, redaktor Jarosław Stróżyk, redaktor Wojciech Stumliński, redaktor Michał Sułdrzyński, redaktor Anna Tokarska, redaktor Maciej Walaszczyk, redaktor Łukasz Warzecha, redaktor Bartosz Węglarczyk, redaktor Marcin Wojciechowski, redaktor Wojciech Wybranowski, redaktor Piotr Zaręba, redaktor Grażyna Zawadka, redaktor Edyta Żyła, Centralne Biuro Antykorupcyjne, redaktor Arkadiusz Gołębiowski, redaktor Cezary Gmyz, redaktor Paweł Miter, redaktor Piotr Nisztor, redaktor Marcin Rybak, redaktor Marek Szyperski. Te czynności służby dokonywały nie w związku z jakimiś postępowaniami, tylko w związku z wykonywaniem obowiązków dziennikarskich w czasach, kiedy Platforma Obywatelska i PSL rządziły Polską. Kolejny przykład. Jeżeli chodzi o czystki wśród dziennikarzy, w czasach rządów PO-PSL. Zmiany, przypomnę tylko kilka nazwisk, nie będę już całej listy wymieniał w tym momencie, ale zwolniono między innymi redaktora Bronisława Wilsztajna, redaktora Rafała Ziemkiewicza, redaktora Krzysztofa Skowrońskiego, redaktora Marka Pyzę, redaktor Anitę Gargas, redaktor Katarzynę Hejkę, redaktora Tomasza Sakiewicza, redaktora Jacka Sobalę, redaktora Michała Karnowskiego, redaktor Annę Starzyńską, redaktora Piotra Skwiecińskiego, redaktor Wandę Zwinogrodzką, redaktora Artura Dmochowskiego i wielu, wielu innych. Przypomnę, że do bezprecedensowego najścia służb specjalnych na redakcję tygodnika Wprost doszło w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Wyrywano redaktorowi naczelnemu tego pisma laptop celem zawładnięcia informacjami, które są objęte tajemnicą dziennikarską. Nie będę wspominał o skali inwigilacji i podsłuchów w czasach Platformy Obywatelskiej. Na ten temat mówiliśmy szczegółowo. Więc Wysoka Izbo, o co to chodzi? O co to chodzi? I kto to mówi? I kto to mówi? Więc proponuję, abyśmy się skupili na merytoryczności tej debaty i dyskutowali na argumenty, a nie stosowali propagandowe chwyty. Dlatego, że jeżeli chodzi o inwigilowanie dziennikarzy, jest to sprawa, która powinna być w pełni wyjaśniona, ponieważ to jest zamach na fundament niezależności dziennikarskiej. Na fundament niezależności dziennikarskiej. Natomiast ta ustawa porządkuje to, czego Platforma Obywatelska przez 8 lat swoich rządów nie zrobiła. I te wszystkie argumenty, czy prawie wszystkie, które padały w toku debaty, to znowu rodzi się fundamentalne pytanie. I kto to mówi? Mieliście Państwo większość w Sejmie, większość w Senacie, od 2010 roku prezydenta, który wam sprzyjał, mieliście większość w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, mogliście zmienić 20 razy ustawę medialną, tak jak chcieliście, tak jak uważaliście to za stosowne. Nie zrobiliście tego. A teraz, gdy ktoś próbuje porządkować sytuację,
podnoszą się głosy upolitycznienia. I kto to mówi? A kto upolityczniał media? Kto doprowadził do sytuacji, że w radach nadzorczych nikt, kto by był w jakiś sposób kojarzony poza układem rządzącym, znalazł swoje miejsce w Radzie Nadzorczej? Kto to robił? Tyle, że to próbowano robić w rękawiczkach, licząc na to, że nikt tego nie dostrzeże i że ta obłuda, która płynie z tego wszystkiego, po prostu zostanie polukrowana, pocukrowana i nic z tego nie pozostanie. Wysoka Izbo, dyskutujmy na argumenty. Możemy się nie zgadzać z pewnymi rozwiązaniami. Możecie Państwo korzystać z Waszej ustawowej możliwości. Możecie składać projekty ustaw. Przecież nikt tego nie zabrania. Jest demokracja, jest wolność. Każdy może wykonywać tak mandat, jak uważa to za stosowne, mandat senatorski czy poselski. Można składać? Można składać. Kto tu mówi o ograniczaniu wolności? Kto tu mówi o zamachu na demokrację? No właśnie ci, którzy niestety w czasach, kiedy rządzili, pod tym względem zachowywali się odmiennie od standardów, które mieli na ustach. Wysoka Izbo, na razie skończę na tym. Uważam, że ta ustawa powinna jak najszybciej być procedowana. Mam nadzieję, że na tym posiedzeniu ją uchwalimy i że poprawki zostaną wnikliwie rozpatrzone.